Dziękuję. To do pana senatora Stanisława Gawłowskiego, jeśli mogę. Panie senatorze, ja mówiąc szczerze, nie dziwię się mieszkańcom Jaworzna i mieszkańcom Stalowej Woli, że chcą i oczekują inwestycji na swoim terenie. To są miejsca pracy. Nie ma takiej gminy w Polsce, jak sądzę, gdzie ludzie nie czekają na atrakcyjne, dobre, dobrze płatne, ciekawe, interesujące miejsca pracy. Ale czy te miejsca pracy mają powstawać tam, skąd czerpiemy tlen dla swojego życia, dla naszej przyszłości, dla naszych dzieci, dla naszych wnuków, dla przyszłych mieszkańców tych miast? I moje pytanie brzmi tak, panie senatorze. Czym pan motywuje działanie dyrektora Lasów Państwowych, który przychodzi do Senatu, a wcześniej Sejmu, z projektem ustawy, w której mówi tak: w roku 2021 zalesimy, co oznacza czekanie na las produkujący tlen, no jakieś 20-25 lat, jak sądzę, prawda? 240 hektarów, ale po to, żeby mieszkańcom zapewnić oczekiwane, absolutnie co do tego nie mam wątpliwości, miejsca pracy, wytniemy im, żeby się im pewnie lepiej oddychało, 1000 hektarów lasu. Czym można to umotywować? Jak to można usprawiedliwić? Jak pan, jako przewodniczący Komisji Nadzwyczajnej do Klimatu, umie uzasadnić takie postępowanie dyrektora Lasów Państwowych i Rządu Rzeczypospolitej Polskiej? Jestem w dość akurat w tym przypadku komfortowej sytuacji, bo zadałem pytanie dyrektorowi generalnemu Lasów Państwowych obecnemu na komisji o jego opinię w sprawie tego konkretnego projektu ustawy, ani półsłowem nie poparł tego projektu ustawy. W związku z tym zakładam, że nie tylko dyrektor generalny Lasów Państwowych formalnie nie wspiera tego projektu, ma pewną trudność i tą trudność jakby w całości rozumiem, bo jego bezpośrednim przełożonym jest minister klimatu i środowiska i go może odwołać w zasadzie w ciągu 5 minut, więc to była duża sztuka, ta odpowiedź, którą uzyskaliśmy na komisji, bo nie poparł, a starał się jakby mówić dużo, ale w ogóle jakby trochę obok ustawy. Ja rozmawiałem również z wieloma, naprawdę z rzeszą leśników i muszę powiedzieć, że nie spotkałem się z ani jedną pozytywną opinią na temat tego projektu ustawy. Leśnicy wszyscy bez wyjątku mówią mniej więcej tak: jeżeli rzeczywiście tego typu potrzeba istnieje, to w oparciu o dzisiaj obowiązujące przepisy ustawowe możliwość zamiany gruntów jest dopuszczona prawem. Trzeba odpowiednią procedurę w związku z tym wykonać, zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego i tak dalej, i tak dalej. To jest możliwe. Więcej, bo to jest dyrektor generalny Lasów Państwowych, doskonale to wie, że przyjęcie tej ustawy spowoduje znaczący ubytek wpływu do Lasów Państwowych, do tak naprawdę Skarbu Państwa. Ja nie wiem, czy to jest kilkadziesiąt milionów złotych, bo takie wyliczenia też usłyszałem. To jest tak naprawdę intencja, znaczy pozbawić Lasy Państwowe kilkudziesięciu milionów złotych, sprywatyzować i pozbawić kilkadziesiąt milionów złotych Lasy Państwowe. Taka jest intencja prawdziwa, bo jakby ktoś chciał dokonywać zamiany, dzisiaj może to, powtórzę to enty raz, może to zrobić. Nie ma potrzeby przyjmowania tego projektu ustawy.